Dzień dobry wszystkim. Witam w zawsze ciężkim drugim dniu każdej konferencji. Ja akurat mówię GPON, Wi-Fi i LTE, więc jestem absolutnie niekonsekwentny, jeżeli chodzi o wymowę, bo raz angielska, raz polska. Ale w tym wypadku nie ma to znaczenia, wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Kiedy chłopaki z internetu poprosili, zapytali mnie, czy bym nie powiedział kilku słów na temat technologiach na rynku telekomunikacyjnym i trendach w tychże, myślałem, że z przyjemnością, ale oczywiście trzeba zmierzyć zamiar podług sił. Ja jestem teoretykiem, jestem dziennikarzem, założycielem serwisu Telco.in. Nie buduję sieci, nie kupuję sprzętu, natomiast od wielu lat patrzę, jak to robią inni. Przyglądam się dużym i małym i mam pewne swoje przemyślenia, refleksje, którymi chciałbym się z wami podzielić. To jest czysto subiektywny punkt widzenia osoby, która na rynek patrzy z dosyć daleka. O ile Arek Binder porządkuje rzeczywistość, o tyle raczej ja działam chaotycznie, więc to będzie skakanie po oczkach sieci, z których mam nadzieję, że uda nam się wyciągnąć pewne ogólne prawidłowości. Na tak postawione pytanie oczywiście nie znam odpowiedzi, bo zapewne nikt ich nie zna. Wymieniam te trzy technologie, ponieważ uważam, że warto. Wydaje mi się, że są one z różnych powodów ciekawe i warte zatrzymania się nad każdą chwileczkę. Ja do technologii nie mam wielkiego nabożeństwa. Rozpatruję nie pod kątem technicznych parametrów, technicznej jakości, ale bardziej jako narzędzie robienia biznesu na rynku telekomunikacyjnym, możliwości świadczenia po rozsądnej cenie usług, które klienci chcą kupić i możliwości konkurowania tymi usługami, tymi sieciami z innymi telekomami, które na rynku działają. Doraźny wybór technologii zazwyczaj narzuca się sam, tutaj nie ma wielkiego iWaj. Natomiast wydaje się z perspektywy czasu, że można popełnić niekiedy błąd, nie wchodząc w coś dostatecznie szybko albo nie wychodząc z tego dostatecznie szybko i to zwykle kosztuje straty na biznesie. I chciałem wam podać dwa przykłady oranżowego ADSL-a, który nie wytrzymuje od kilku lat konkurencji ani z Doxisem, ani z sieciami FTTH GPON-owymi. Przepraszam, ja będę używał trochę zamiennie terminu GPON, FTTH i FTTX. Rozumiemy, że chodzi o technologię, architekturę optyczną, co najmniej dociągniętą do budynku, a potem będę sobie używał tego zamiennie. Orange'owa ADSL nie wytrzymuje i w ciągu 3 lat kosztowało go to prawie 250 tysięcy linii abonenckich, czy 10% bazy. Traci tych klientów na rzecz nowocześniejszych sieci stacjonarnych i na rzecz LTE. Wydaje się, teraz Orange zaczął inwestować dosyć intensywnie w GPON-a, ale wydaje się, że jakieś od 3 do 5 lat za późno i chyba nie do końca dobrze strategicznie ujął kwestię VDSL-a. Czy dobrze było uczynić ten etap przejściowy między ADSL-em a GPON-em, czy inwestycja VDSL w ogóle miała większy sens, czy nie raczej należało prowadzić inwestycje równolegle. To znaczy i GPON i VDSL w zależności od terenu. I drugi przykład, trochę inny, to jest firma Sferia, mniej znana na rynku, ale zapewne też wam się obiło uszy. Dzisiaj jest to grupa cyfrowego Polsatu. Sferia miała trochę psim swędem częstotliwości w paśmie 800 MHz. W połowie zeszłej dekady, troszkę wcześniej, zbudowano tym system CDMA. No ale okazało się, że ten system oczywiście jest niewydajny, bo ona na tej częstotliwości mogła dać usługi o nominalnych przepływnościach 3 megabity, a potem 14 rzekomo. W szczycie powodzenia, te liczby abonentów są orientacyjne, bo Sferia się nigdy nimi nie dzieliła. Miała CDMA. Miała około 200 tysięcy abonentów, chociaż niektórzy uważają, że mniej. Kiedy likwidowała biznes i przechodziła na model MVNO w sieci Polkomtela, miała już około 15 tysięcy abonentów. Oczywiście oni wiedzieli, że CDMA to jest kanał i przez kilka lat starali się o zmianę decyzji rezerwacyjnej, bo mieli prawo używać tylko tej technologii w ramach swojej decyzji. Starali się o konwersję, żeby móc zainwestować w HSP, a najpierw potem w LTE. To im się długo nie udawało. Z powodu tego, że ich częstotliwości mogły zakłócać systemy kolejowe GSM-a, GSMR i długo nie mogli uzyskać odpowiedniej decyzji od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To im się w końcu udało. W 2015 roku wybudowali na tym częstotliwości sieć LTE. Jako pierwszy operator na rynku Polkomtel mógł z tego LTE korzystać. W każdym razie to są dwa przykłady, gdzie pewien problem z konwersją częstotliwości, przepraszam, technologii powoduje problemy biznesowe. Krótki przegląd, co mamy teraz na rynku i trochę moja subiektywna ocena, jakie technologie mają przyszłość, jak one się dzisiaj trzymają i w jakim kierunku mogą iść. To, co dzisiaj mamy, co jest standardem, ale a niektóre wydaje się, że powoli chodzi do lamusa, to według mnie
są te technologie. To jest taka piramidka, gdzie ja nieco intuicyjnie i subiektywnie oceniam, jaka jest przyszłość tych technologii, ile one mogą się na rynku utrzymać i jaka jest ich, że tak powiem, moc. DOCSIS, VDSL, ADSL, Wi-Fi jest ciekawą technologią, jeszcze do niej wrócę. HESPA jest dzisiaj mocne, natomiast ewidentnie będzie konwertowane DLT, nie ma wątpliwości. WiMAX chyba kolejna technologia, która okazała się pewnym kanałem. Dzisiaj rynek jej jeszcze ciągle używa i jeszcze nie konwertuje, ale jak ja pamiętam, pierwsze nadzieje co do WiMAXa na początku poprzedniej dekady to były znacznie większe. No Edge na końcu, no to jest technologia, która pewnie zawsze będzie istniała, bo będą tereny, gdzie nie będzie pewnie nic innego niż Edge, ale może też zostanie skonwertowane. W każdym razie to jest dla mnie, tak jak powiedziałem, schodząca do lamusa teraźniejszość i coś, co już istnieje i wydaje się, że ma perspektywę. No według mnie są dzisiaj te technologie, też przykładowo nie twierdzę, że wyczerpuje listę. CTH oczywiście, LTE absolutnie, DOCSIS ma dużą pojemność, Wi-Fi znowu wracam ciekawe. I zwracam wam uwagę na to hybrydowe ADSL LTE. To jest rozwiązanie, które prawdopodobnie wdroży Orange, czyli zacznie pompować sieć ADSL-ową na terenie mniejszych miejscowości za pomocą LTE. To już dzisiaj robi Deutsche Telekom w Niemczech. Dostarcza klientom takie hybrydowe routery, które mają dwie ścieżki w dół sieci, po prostu używają dwóch sieci, dwóch technologii, żeby wzmóc transmisję. Deutsche Telekom komunikowało prędkość tego rozwiązania tam do 42 megabitów na sekundę. No myślę, że to są nominalne prędkości, nie ma się do tym przejmować, natomiast pewnie tam 20-30 na tym będą wyciągali w zależności od zasięgu LTE i długości pętli miedzianej ADSL-owej. Być może uda im się dzięki temu dojechać do poziomu NGA, do 30 megabitów, a może trochę mniej, w każdym razie to już nie będzie tylko 6 megabitów, 2 megabity, jak gęsto Orange uzyskuje na ADSL-u. Krótki przegląd tego, co jest na rynku, bo mi się wydaje, że to też determinuje rozwój technologii, jacy operatorzy czego używają, w jakim kierunku idą, bo to powoduje pewną masę i też troszkę formatuje z góry dostawców, jakie będą mieli dostawy, dla jakich dużych klientów, jakie duże serie będą musieli dostarczyć, to też wpływa na ceny. Najpierw kochani ISP, czyli wy dobrze wiecie, czego używacie. Intensywnie rynek idzie w kierunku sieci optycznych, zapewne jeszcze używa Ethernetu miedzianego, jeszcze Wi-Fi'a. Wspominam DOCSIS 3.0 jako technologię mniejszych sieci kablowych. Orange ma absolutnie wszystko. Tu jeszcze pewnie nie wszystko wymieniłem, CDMA nie wymieniłem, które jeszcze istnieje na paśmie 450 MHz i tych różnych takich dziwnych systemów radiowych, które zastępują, które służą do świadczenia usług telefonicznych, podsowych de facto na pętli radiowej. Nawet nie bardzo wiem, jak to się nazywa, to Orange też ma. No Netia jest ciekawym przykładem, bo Netia też ma prawie że wszystko, tylko trochę z innego powodu. Przez intensywne przejęcia rynkowe kupowali bardzo różne sieci, co im trochę utrudnia życie. Nie wiem, czy żeście kiedyś mieli okazję postudiować cenniki, bądź regulaminy, nowych ofert Netii. W tym regulaminie, które też jest skierowane do klienta końcowego, wymiane są technologii, to często gęsto 4-5 we własnej sieci, Ethernet, ADSL, VDSL, w sieci Orange'a, LLU i BSA i od niedawna jeszcze mają przecież swojego DOCSIS-a w Warszawie i w Krakowie. I dla każdej z tych sieci Netia przygotowała inną ofertę. No to jest biznesowo bezsensowne, ponieważ to bardzo podnosi koszty, utrudnia komunikacji. To jest dla mnie taki przykład, gdzie niespójna platforma technologiczna ogranicza rozwój biznesu. No Netia na razie chyba z tym nic nie zrobi, bo nie bardzo ma co z tym zrobić. Musi z tym żyć, nie ma możliwości spłaszczenia tej technologii. No tutaj mamy operatorów kablowych, to sprawa dosyć jasna, nie będę się tym zatrzymywał, żeby oszczędzić czas. PSTN tutaj wymieniam, ponieważ multimedia, o czym nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jest całkiem dużym operatorem sieci PSTN-owej, tradycyjnej, miedzianej. Sieci kablowe, to też wiadomo, LTE, w przyszłości LTE Advanced i teraz HSPA, a DSL to wymieniam, bo nie wiem, czy pamiętacie, że T-Mobile na przykład świadczy usługi w sieci orange'owej na DSL lub robi to na bardzo niewielką skalę, ale mimo wszystko i to teoretycznie jest też dla nich jakaś droga. I tutaj platformy satelitarne, tutaj wymieniam technologię rozsiewczą dla telewizji, plusa z LTE i HSPA. Jakie, przemyśliwując temat, znalazłem w swojej głowie najważniejsze według mnie trendy, jakie teraz na rynku widać? No to jest oczywiście rozbudowa sieci o standardzie NGA, to nawet więcej, nie 30+, tylko raczej 100+. Te inwestycje widać bardzo wyraźnie. Ja o nich jeszcze później trochę wspomnę. Drugi trend to jest rozwój sieci mobilnych, LTE. Słynny przetarg na 800 MHz i tym podobne sprawy.
Kolejna rzecz to jest substytucja, to znaczy zastępowanie usług w sieci stacjonarnej usługami w sieciach mobilnych. To jest trend bardzo wyraźny od kilku lat. Wy go też zapewne zauważacie, bo słyszę skargi na komunikację usług w sieci LTE czy w sieci HSPA niespójną z rzeczywistością, co jest oczywiście prawdą, ale konkurencja z konkurencją i klienci do HSPA LTE po prostu odpływają. Przy czym wydaje mi się, że to jest trend przejściowy i o tym troszkę później. Rozwój usług telewizyjnych, no to jest sprawa usługowa, natomiast to też wymaga pewnej platformy technologicznej, żeby te usługi móc świadczyć. To wy wiecie najlepiej, że rozwijacie usługi telewizyjne. Jak o tym mówię, to właśnie myślę głównie o was, bo jesteście tym segmentem rynku, który w to wchodzi od pewnego czasu. Więksi operatorzy już to zazwyczaj mają. Bladym kolorem. Tutaj chciałem wspomnieć kwestie Netflixów, HBO, YouTube'ów i tym podobnych, jako uważam, że ważny czynnik rynkowy, natomiast niezwiązany z infrastrukturą i z technologiami. Dla porządku wydaje mi się, że o tym warto wspomnieć. I teraz po kolei chciałem parę słów o późnych technologiach powiedzieć. No i konkurencja ze strony sieci LTE z sieciami stacjonarnymi jest ewidentna. Na to przede wszystkim skarży się, z tego co ja słyszę, Orange, ale także skarżą się sieci kablowe, co jest dla mnie dosyć ciekawe, bo ile wiadomo, że Orange traci klientów na DSL-u na rzecz LTE, no to nie wiedziałem, że sieci DOCSIS też tracą klientów na rzecz ADSL-a, a tak podobno jest. I przykłady, które to znam, to są takie skrajne dzielnice Warszawy i narzekania UPC na to. To uważam, że bardzo istotny fakt, taki właśnie trochę przeczący kwestii, jaki jest taki stricte techniczny potencjał danej technologii. Technologia może być sobie bardzo wydajna i bardzo fajna, ale pytanie, kto ją będzie chciał adaptować i kto ją będzie chciał wprowadzać na rynek. Siłą LTE jest to, że nie tylko sieci, że ci, którzy ją stosują, to są nie tylko sieci komórkowe, to są po prostu największe telekomy w tym kraju i to daje im pewną siłę marketingową. Oni bombardują klientów tą komunikacją, oni przekonują do tego, że tę usługę warto kupić i to jest duże. I to jest duży atut tej technologii. Akurat wczoraj mi wpadło do skrzynki mojej prywatnej, więc szybciutko wkleiłem. Kolejny operator promuje LTE jako sposób na tak zwany internet domowy. Polkomtel robi to bardzo wyraźnie. Teraz widzicie, że T-Mobile również. I to się pewnie szybko nie zmieni i się pewnie wszyscy powinni spodziewać tego, że trzech operatorów komórkowych, którzy mają nowe częstotliwości, chcą je szybko wypełnić ruchem, nie mają sieci stacjonarnej, będą komunikowali LTE jako alternatywę dla internetu w sieci stacjonarnej. Z tym się trzeba liczyć. Czemu tak jest? No to są bardzo różne powody. Jeden już wymieniłem, siła operatorów, którzy to wykorzystują. Polska zawsze była zapuszczona, jeżeli chodzi o sieć stacjonarną, w związku z tym, kiedy sieci technologii radiowe weszły na rynek, to dla wielu Polaków pierwsza telekomunikacja, jaką mieli, to często gęsto była komunikacja radiowa, więc się pewnie do niej zwyczajnie przyzwyczaili. Tendencja w Polsce do rezygnacji z usług stacjonarnych na rzecz radiowych jest bardzo duża. 2 czy 3 lata temu UKE takie badanie konsumenckie przeprowadził, z tego wynikało to bardzo wyraźnie. Polska jest krajem bardzo mobilnocentrycznym, przynajmniej dzisiaj. To też bardzo wyraźnie wychodzi w badaniu, w porównaniach adaptacji technologii mobilnego broadbandu, mobilnego internetu, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. No po prostu gdzieś Polacy to lubią. Może się nauczyli, że siedzi do salonu, kupuje sprzęt, rozpakowuje go, stawia i to działa, że niepotrzebna jest wizyta instalacyjna, że niepotrzebne jest kładzenie kabla w domu, niepotrzebne jest rycie ścian. Trudno powiedzieć, to są jakieś przyzwyczajenia konsumenckie. Co jeszcze będzie grało na korzyść LTE? No to, że LTE zwiększa swoją przepływność, zwiększa swoją pojemność. Wchodzi na rynek, obecnie operatorzy zaczynają stosować agregację kolejnych nośnych. Tych częstotliwości będzie trochę. W ramach LTE Advanced mogą zagregować do 100 MHz pasma, no to i tu już będziemy pewnie mówili o realnych przepływnościach na poziomie 230 megabitów na sekundę, być może więcej. Rzeczywiście będą komunikowali 300 megabitów, 450 megabitów prawdopodobnie, ale to pewnie rynek szybko zweryfikuje i odczucia klientów to negatywnie zweryfikują. Natomiast no jeżeli natomiast 230 to będzie realne, to będzie realna przepływność i prawdopodobnie nie jednemu klientowi to wystarczy. I też zwracam uwagę na pakietyzację usług, jeżeli chodzi o trendy, ponieważ motorem sprzedaży mobilnego internetu LTE będą także usługi telewizyjne i telefoniczne. Polityka Plusa i Cyfrowego Polsa to jest to bardzo wyraźne. Pewnie żeście słyszeli te hasła, że drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę i tak dalej. To jest bardzo agresywna polityka, ona pewnie się skończy niebawem, bo myślę, że Cyfrowy Polsat też nie chce sprzedawać 3 usług w cenie 1,5 usługi, a na razie walczy o rynek, ale na razie trzeba się z tym liczyć, że tak to będzie wyglądało.
No a to jest oczywiście ułomność LTE, to znaczy, że można sobie komunikować prędkości, no ale jednak sektor ma swoją wydolność. Im więcej terminali, większa popularność, paradoksalnie tym większy spadek jakości z punktu widzenia klienta. To jest moje osobiste doświadczenie. W ciągu roku w Warszawie realne przepływności sieci LTE spadły mniej więcej o połowę, co kładę na kar przede wszystkim wzrostu popularności usługi, większej liczby terminali w sieci. O, i to jest ciekawa rzecz, to jest taka, powiedziałbym, sprawa pozatechnologiczna, to znaczy pewnie, żeście słyszeli, albo nie, o nowym rozporządzeniu o roamingu neutralności, które nakłada nowe obowiązki informacyjne. W regulaminach, w cennikach, w umowach operator będzie miał obowiązek znacznie bardziej precyzyjnie niż dzisiaj informować o realnych parametrach swojej usługi. Co z tego wyniknie, kto zostanie znacznie wdrożony, kto będzie miał wpływ na rynek, trudno powiedzieć. Według mnie, jeżeli to pozostanie na linii operator, klient, to niczego nie zmieni, ponieważ klienci mają w nosie, regulaminy ich nie czytają. Pytanie, czy ktoś inny będzie miał to wykorzystać i na przykład doduszać rynek, żeby te realne parametry usług były zbliżone do komunikowanych. Tym kimś może być UOKiK, tym mogą być organizacje konsumenckie albo na przykład kancelarie, które się specjalizują w pozwach zbiorowych. Jeżeli to zagra, to się może okazać, że LTE i inne technologie radiowe ma problem, bo tam dużo ciężej będzie dotrzymać parametry komunikowane w realnym korzystaniu. No i to jest drugi czempion rynku, czyli FTTX, sieci stacjonarne z wykorzystaniem łącza optycznego, czy do gniazdka obłodyńskiego, czy do budynku. No dużo się na tym rynku ostatnio bardzo dużo się dzieje. Wasze inwestycje, nie wiem do końca, ile będzie w PGU wybudowanych linii optycznych, bo na razie CPPC się z informacjami wstrzymuje. Tam był też duży udział sieci radiowych na początku tych projektów, no ale zakładam, że powyżej 100 tysięcy na pewno będzie, bo to przecież to był obowiązek, jeśli chodzi o podłączenie, więc co najmniej tyle przybyło przez ostatnie kilka lat. Orange ogłosił wielki program budowy GPON-a, chce mieć zasięg 3,5 miliona. W ciągu 3 lat, dzisiaj ma tam około 700-800 tysięcy, no może już teraz trochę więcej, w każdym razie zwiększy zasięg tej sieci trzykrotnie. UPC buduje około 1 miliona nowych HP, być może troszkę mniej. Zwiększa zasięg sieci o jakąś 1/3, Netia modernizuje swoją sieć do standardu 100 megabitów plus wykorzystanie zresztą różnych technologii. Dużo się na tym rynku dzieje, wiadomo, że tej sieci będzie przybywało. No oczywiście wiadomo, czemu to się robi, nieograniczona dzisiaj pojemność sieci. Setki megabitów leżą na stole, gigabity też, jest prosta droga rozwojowa w kierunku 10-40, a gdyby brać za odnośnik to, co jest osiągalne w sieciach transportowych, no bo niby czemu nie, to pewnie można dojść do 100 gigabitów i do 400 gigabitów, bo teraz już takie w sieci korowej technologie nie są na stole, tak, ale są testowane, więc to spokojnie może wejść do sieci dostępowej. Inne pytanie, dlaczego to się komukolwiek może przydać, tak? Ja zakładam, że 100 megabitów dzisiaj to jest tyle, ile z dużym nadatkiem klient jest w stanie wykorzystać do wszystkich aplikacji, jakie znamy, ale jest czynnik, który napędza rozwój sieci, to znaczy konkurencja między operatorami, to bardzo wyraźnie widać. Dzisiaj przepływność sieci rośnie dzięki temu, że operatorzy dają więcej i jeżeli będzie więcej infrastruktury, jeżeli będą nakładkowe, to ja nie widzę, że czemu miałoby się to skończyć, tak? Bo czymś trzeba będzie konkurować, a technologia jest tutaj, oczywiście zaraz stanę pieniądze, jest tutaj dosyć dobrą rzeczą i to działa od kilku lat na rynku. Pytanie, czy to się może zmienić. Ostatni punkt to jest kwestia wsparcia tego, jak wiecie, Europa ma hopla na punkcie rozwoju sieci NGA, sieci optycznych, to bardzo wyraźnie widać w kolejnych programach dotowanych, widać, jaki jest nacisk na FTTH w ramach POPC, no i to na pewno będzie działało na korzyść wszystkich tych, którzy chcą te sieci budować i będzie wspierało technologię, nie tylko zresztą w Polsce. O, to tutaj kilka słów o tym, bo to jest dla mnie ciekawa technologia, ona niby jest dosyć leciwa, ale uważam, że jest to potężna technologia, potężna. Sieci kablowe mają bardzo duży zapas pojemności, mają fajną drogę zbliżania się do XIS-a, do sieci czysto optycznej. Jednocześnie mogą zachować swoje systemy dystrybucyjne, ochraniają swoje inwestycje z przeszłości i bez trudu dzisiaj jeszcze konkurują z GPON-em, z FTTH sensu stricto. Mają wsparcie największych sieci kablowych na świecie, Amerykanie już to inwestują, UPC też to pewnie będzie robiło. UPC na przykład dzisiaj mówi, że buduje tak naprawdę FTTB, buduje, pociąga kabel optyczny do budynku, a dalej już rozchodzi się koncentrykiem, dzięki temu może używać swoich dekoderów, które ma, których się też zapatruje na skalę globalną, to jest ich duży atut i pewnie z tego szybko nie wyjdą. To jest dobra technologia, myślę, że te sieci kablowe są w dobrej sytuacji, żeby konkurować na rynku.
Sytuacja się trochę zmienia. Zmienia się głównie z powodu zmian na rynku i konsolidacji rynkowej i nowych dróg rozwoju. To, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, to są oczywiście nieoficjalne informacje, natomiast wróbelki świergają, że Play wejdzie na rynek telewizyjny, najpewniej we współpracy z NC+, tylko nie bardzo wiadomo, w jakim modelu. Kiedyś podjął tą próbę i po prostu sprzedawał dekodery Enki, jeszcze wtedy Enki, w swoich salonach. Dzisiaj nie wiadomo, czy czasem nie wejdzie z usługą na własny, nie wejdzie z usługą telewizyjną pod własną marką, co zresztą nie jest takie trudne, jak po orężu widać. Z kolei Enka prawdopodobnie wejdzie bardziej w pakietyzacji, wejdzie na rynek z kompletem usług, tylko nie bardzo wiadomo, czy w sieci stacjonarnej, czy w sieci mobilnej. Natomiast na przykład Canal Plus, do którego współprzynależy Enka we Francji, działa na sieci France Telecom i świadczy komplet usług pod swoją marką. To będzie pewna zmiana na rynku, ponieważ pojawią się operatorzy, którzy konkurują pakietem usług, a nie usługami wybranymi, silni operatorzy z dobrymi brandami. A to jest w dłuższej perspektywie, to znaczy bardzo prawdopodobne jest, że konsolidacja rynkowa będzie działała i że firmy mobilne będą się łączyły z stacjonarnymi, bo nie bardzo dzisiaj mają co już innego do roboty, muszą się rozwijać. Czy to będzie taki układ? Trudno powiedzieć. To jest czysta spekulacja, natomiast myślę, że jest to prawdopodobne, że za kilka lat możemy nie mieć firm czysto mobilnych, ale operatorów zintegrowanych, którzy kupią sieci, uzupełnią swoją sieć, infrastrukturę o sieci stacjonarne. I to zapewne trochę zmieni sytuację i politykę sprzedaży, i politykę rozwoju technologii. Z tego właśnie powodu, jeżeli operatorzy mobilni będą mieli sieci stacjonarne, to nie będą mieli takiego wielkiego interesu, żeby obciążać wyłącznie sieci mobilne i prawdopodobnie będą chcieli bardziej wykorzystać infrastrukturę stacjonarną. Ja myślę, że ta substytucja może z tego właśnie powodu osłabnąć. Nie dlatego, że sieć stacjonarna się, znaczy mobilna się nie do tej substytucji nadaje, bo się nadaje w jakimś mierze, ale że strategia rynkowa spowoduje, że już nie będzie miała takiego dużego sensu, bo jak już się tą sieć stacjonarną kupiło, to trzeba zwyczajnie ją wykorzystywać. I myślę, że to jest z punktu widzenia tych, którzy narzekają na konkurencję LTE, myślę, że ten nacisk z czasem może nieco osłabnąć, ale z drugiej strony spowoduje, że na rynku jest coraz więcej operatorów w coraz większych segmentach rynku, powiedzmy Play na rynku telewizyjnym. Co to oznacza? No, nasilenie konkurencji. I co jeszcze można się spodziewać, że ten większy nacisk na infrastrukturę stacjonarną spowoduje, że będzie większe zainteresowanie infrastrukturą, znaczy dostępem hurtowym. Znaczy, jeżeli już powiedzmy Play wejdzie na rynek stacjonarny, to prawdopodobnie nie zatrzyma się na używaniu sieci, dajmy na to UPC, którą sobie kupił, ale może być zainteresowany rozwojem swojego zasięgu, no wtedy tylko przez dostęp regulowany albo przez umowy komercyjne z tymi, którzy tą infrastrukturę mają, będą chcieli mu sprzedać na zasadzie hurtowej. No to taka zmiana, to jest Baśka, nie wiem, czy ją pamiętacie, która kiedyś zmieniała sobie internet domowy na plusa. No ja zakładam, że gdyby to, co się tutaj powiedziałem przed chwilą, miało zadziać i ziścić, no to będzie wyglądało tak, że plus, który powiedzmy się połączy z operatorem stacjonarnym, już nie będzie komunikował LTE jako sposobu na internet domowy, tylko będzie to robił tak jak Orange, tak? To znaczy w domu, na strada w domu GPON, natomiast LTE do zastosowań mobilnych, outdoorowych. A to jest jeszcze taki czynnik, który może spowodować większe zainteresowanie operatorów mobilnych, siecią stacjonarną, ponieważ coraz więcej mówi się o konieczności zagęszczenia sieci mobilnej, na przykład przez takie właśnie urządzonka, co to sobie wiszą na latarni i one potrzebują sieci agregacyjnej. I tą sieć trzeba jakoś pozyskać, można ją dzierżawić, można ją kupować, ale można też przejąć operatora, który zwyczajnie ją ma. Więc to może nasilać tendencję operatorów mobilnych do wejścia na rynek stacjonarny i do posiadania infrastruktury, a zatem do kupienia na przykład sobie sieci stacjonarnej. No mimo wszystko, znowu, jeżeli nawet to się zadzieje, no to LTE nadal będzie rywalem, ponieważ nie wszyscy operatorzy na ten rynek muszą zrealizować tę strategię wejścia na rynek stacjonarny. A poza tym zawsze będą tereny, gdzie się dużym nie będzie opłacało budować sieci stacjonarnej. W tej konkurencji, moim zdaniem, macie swoje atuty, mają mali operatorzy OSP, na przykład dlatego, że są w stanie rozwijać te sieci stacjonarne z większym rozmachem, z większą odwagą niż duże telekomy, bo akceptują inne ryzyko. Wy nie macie nad głową controllingu, owszem, macie ekonomikę wpisaną w to, co możecie robić, natomiast możecie sobie pozwolić na więcej. Duże sieci tego nie mogą robić. Plus myślę, że możecie myśleć nie tylko o technologiach stacjonarnych, ale też o radiowych, mimo wszystko. I tutaj wracam do tego Wi-Fi'a. Ale tego Wi-Fi traktuję nieco symbolicznie, czyli sposób na to, żeby sięgnąć z pakietem wszystkich usług do tych gospodarstw domowych, do których jest ciężko dojść, tak? Bo wiadomo, że wybudowanie sobie węzła optycznego w jakiejś miejscowości nie znaczy, że do każdego domostwa jest łatwo dojść za rozsądną cenę. Jakoś trzeba dojść
dojść na całym tym obszarze, ale niż każdemu da się pociągnąć to włókno optyczne. I to nie jest moje radosne pomysły, to jest efekt rozmowy z szefem techniki jednego z dużych operatorów kablowych niedawno. Oni testują Wi-Fi do zastosowań stricte operatorskich. W paśmie 5 GHz twierdzą, że są w stanie wyciągnąć 300-400 MHz na antenach kierunkowych i świadczyć spokojnie komplet usług. To jest dla mnie bardzo ciekawe. To zapewne jest przyszłość. Pewnie nie tylko Wi-Fi chodzi w grę, pewnie są jakieś inne technologie, o których można myśleć, jakieś tam zamknięte systemy, jak Cambium, jak jakieś tam Ubiquiti, czy nawet technologie, o których się mówi w pasmach mikrofalowych 60 MHz, gigaherców, których jeszcze nie ma na rynku, ale które mają być. O, i to jest też ciekawy wątek z ostatnich dni. Jest duży opór społeczny przeciwko instalacji urządzeń radiowych. Stowarzyszenia przeciwko tak zwanym elektroskażeniom walczą z tym intensywnie. Na razie mają na oku operatorów komórkowych. Zmusili ich niedawno do sromotnej kapitulacji. Pytanie, czy kiedyś wezmą sobie na cel innego typu infrastruktury, innych tego typu operatorów. Też z tym, uważam, że z tym też trzeba się liczyć. To jest pewne zagrożenie, pewne ryzyko. I trzecia sprawa w tym wszystkim to jest ewentualna popularność oferty zintegrowanej. W Polsce to jest liczba HP, które kupują pakiet co najmniej trzech usług w całej populacji. W Polsce jest niewiele, średnia dla Unii nie jest dużo większa, ale jednak jest wyższa. W krajach najbardziej rozwiniętych to sięga teraz 25-26%. To są dane z połowy zeszłego roku. Zmierzam do tego, jeżeli wzrośnie popularność oferty zintegrowanej, to jakby trzeba mieć technologię, która pozwala świadczyć komplet czterech usług, żeby móc na rynku rywalizować, zwłaszcza jeżeli rośnie konkurencja, jeżeli zwiększa się zasięg sieci, po prostu będzie ciężej. Trzeba mieć nie tylko dobrej jakości sieci, trzeba też mieć jeszcze w tym usługi. Macie wszystkie usługi stacjonarne, internet, telefon, bo to prosta sprawa, telewizję wdrażacie. Pytanie, co z mobiliami, jeżeli okaże się, że klienci chcą mieć jednak komplet usług od operatora. To też można mieć, rynek MVNO nie jest fajny, nie jest łatwy, ale z punktu widzenia konkurencji na rynku, ograniczenia czernu zapewne warto mieć to na uwadze i mieć przynajmniej drogę dojścia, sięgnięcia po tą technologię. Wiadomo, że to jest na rynku. Są integratorzy, którzy oferują te usługi w hurcie, jest FlyMobile, który rozwija swoje usługi w waszym środowisku, są integratorzy. Pewnie warto o tym pomyśleć. I już podsumowując, no to są moje refleksje z punktu widzenia waszego rynku. Budujecie to, co budujecie, wydaje mi się, że jest to słuszne. Panie Łukaszu, to nie była moja złośliwość, to sprzęt powiedział już, że czas się... No to dokończy. Ja się z tym nie kłócę. Także budujcie to, co budujecie, miejcie na uwadze wdrożenie kompletu usług w swoich sieciach, kompletu 4-5 nawet usług. O, i chyba na tym zakończę, ewidentnie. Dziękuję wam bardzo i życzę wam udanych decyzji inwestycyjnych, wyboru technologii.